10 najważniejszych wydarzeń w Polsce ostatnich 100 lat. Nie jest to mój ranking, został on opracowany przez CEBOS na podstawie odpowiedzi ankietowanych. Zobaczmy, co według Polaków jest najważniejsze w naszej stuletniej historii. Transformacja ustrojowa. Ogół zmian zapoczątkowanych w Polsce w latach 80. XX wieku, które zostały ukierunkowane na budowę wolnego rynku, stworzenie społeczeństwa obywatelskiego oraz demokratyzację. Przebudowa państwa objęła swoim zasięgiem niemal wszystkie sfery życia społecznego, dlatego na potrzeby badawcze wyróżnia się następujące podkategorie transformacji ustrojową, gospodarczą i społeczną. Polska jako pierwszy kraj w obozie socjalistycznym wkroczyła na drogę transformacji wraz z powstaniem NZZ Solidarność w 1980 roku i stworzono podstawy samorządnej Rzeczypospolitej. Bitwa Warszawska, bitwa stoczona w dniach od 13 do 25 sierpnia 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej, zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany rozprzestrzenienia komunizmu na Europę Zachodnią. Zdaniem wielu uczonych, była to 18 z przełomowych bitew w historii świata. Kluczową rolę odegrał manewr wojska polskiego oskrzydlający Armię Czerwoną, przeprowadzony przez naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego. Wyprowadzony z nad Wieprza 16 sierpnia przy jednoczesnym zawiązaniu głównych sił bolszewickich na przedpolach Warszawy, wstąpienie do NATO. Układ wojskowy zawarty 24 sierpnia 1949 roku na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 roku Traktatu Północnoatlantyckiego. Głównym celem istnienia NATO była obrona militarna przed atakiem ze strony Związku Radzieckiego i jego państw satelickich od 1955 roku zorganizowanych w strukturę Układu Warszawskiego. Po rozpadzie Związku Radzieckiego i rozwiązaniu Układu Warszawskiego pełni rolę stabilizacyjną, podejmując działania zapobiegające rozprzestrzenianiu konfliktów regionalnych. NATO liczy aktualnie 29 członków. Najnowszym jest Czarnogóra, oficjalnie przyjęto na szczycie w Brukseli w 2017 roku. 8 lipca 1997 roku trzy państwa należące niegdyś do Układu Warszawskiego Węgry, Czechy i Polska zostały zaproszone do przystąpienia do NATO. Powstanie Solidarności, niezależny, samorządny związek zawodowy Solidarność, to ogólnopolski związek zawodowy powstały w 1980 roku dla obrony praw pracowniczych. Do 1989 roku również jeden z głównych ośrodków opozycji przeciw rządowi Polski Ludowej i komunizmowi. Początkowo duże wpływy polityczne organizacji w III Rzeczypospolitej uległy następnie znacznemu osłabieniu. Solidarność powstała na bazie licznych komitetów strajkowych, które z czasem przekształciły się w komisje założycielskie niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność. NSZZ Solidarność został zarejestrowany 10 listopada 1989. 1980 roku przez sąd wojewódzki w Warszawie. Od 2014 roku jej patronem jest błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Zakończenie II wojny światowej Przełamanie wału Pomorskiego oraz przekroczenie Odry i Nysy Łużyckiej przez fronty radzieckie dało początek operacji berlińskiej. Po ciężkich walkach 2 maja 1945 roku załoga miasta skapitulowała. Wcześniej 30 kwietnia Adolf Hitler popełnił samobójstwo. Na mocy jego testamentu władza nad państwem i siłami zbrojnymi przeszła w ręce admirała Karla Dönitza który powołał we Flansburgu ostatni rząd III Rzeszy. 7 maja Niemcy w jednym ze szkolnych budynków we francuskim Rimes skapitulowali na froncie zachodnim przed przedstawicielami Armii Stanów Zjednoczonych i Wspólnoty Brytyjskiej. Dzień później w Berlinie podpisali również akt kapitulacji w obecności Sowietów. Tym samym II wojna światowa w Europie oficjalnie dobiegła końca, choć na niektórych obszarach działania zbrojne trwały jeszcze przez jakiś czas. Druga wojna światowa, największa wojna światowa w historii, trwająca od 1 września 1939 roku do 2 września 1945 roku w Europie do 8 maja. Jej teatr działań wojennych objął prawie całą Europę, wschodnią i południową, wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami brały w niej udział państwa Ameryki Północnej, Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej. W wojnie uczestniczyło 1,5 miliarda ludzi, w tym 110 milionów ludzi z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej nawet 78 milionów ludzi. Za datę rozpoczęcia wojny przyjmuje się 1 września 1939 rok, czyli agresja Niemiec na Polskę. 3 września 1939 roku, po zignorowaniu przez III Rzeszę ultimatum w sprawie bezwłocznego wycofania Polski, Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę III Rzeszy. Wybór Polaka na papieża 16 października 1978 roku na zwołaniu po śmierci Jana Pawła I, II Konklawę Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jan Paweł II. Według szacunków jego kandydaturę poparło 103 kandydatów na 111 głosujących. Wynik wyboru ogłoszono o godzinie 18.44. Formalna inauguracja pontyfikatu miała miejsce w trakcie mszy świętej na placu świętego Piotra 22 października 1978 roku. Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach. Latach, biskupem Rzymu, nie będącym Włochem, oraz mając 58 lat, został wybrany najmłodszym papieżem od czasu wyboru Piusa IX w 1846 roku, który w chwili wybory miał 54 lata. Wielokrotnie sam przywoływał słowa wiersza słowiański papież Juliusza Słowackiego. Wstąpienie do Unii Europejskiej. Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku na mocy traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach stanowiącego prawną podstawę przyjęcia Polski do Unii Europejskiej. Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 roku z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w 9-10 grudnia 1994 roku. Upadek komunizmu Pierwszym krajem, który zdecydował się na przeprowadzenie zmian politycznych, była Polska. Pierwsze rozmowy pomiędzy władzą komunistyczną a opozycją rozpoczęły się w 1980 roku. Nasilający się kryzys gospodarczy i społeczny skłonił władze do ustępstw w tym do legalizacji niezależnego od partii komunistycznej związku zawodowego Solidarność. Impuls polityczny nastąpił wraz z wprowadzeniem stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. W październiku 82 roku Solidarność Formalnie zdelegalizowano, choć wcześniej kilku tysięcy działaczy tego związku zawodowego internowano, a wielu uczestników protestów społecznych represjonowano. W ślad za Polską poszły Węgry, Bułgaria, Niemiecka Republika Demokratyczna, Czechosłowacja oraz Rumunia. Po rozpadzie bloku wschodniego kraje Europy Środkowo-Wschodniej stanęły przed zadaniem przekształcenia swych centralnie sterowanych gospodarek w stabilne gospodarki wolnorynkowe odzyskanie niepodległości. Granice niepodległej Polski w roku 1918 zaczynały się dopiero kształtować. Nie był jeszcze znany ich przebieg ani zasięg. W chwili zakończenia I wojny światowej rozpoczynał się dopiero proces scalania ziem mających tworzyć drugą Rzeczpospolitą. Marzeniem większości Polaków był powrót do granic przed roku 1772, ale tylko nieliczna mniejszość w to wierzyła. Zaczynały się dopiero walki o Wielkopolskę, a w przyszłości o Śląsk. 1 listopada wybuchły walki o Lwów. Niejasna była kwestia odzyskania dostępu do morza i statusu Gdańska. Ludność nowego państwa podzielona przez zaborców przez 123 lata była niejednolita i podejrzliwie nastawiona do nowych sąsiadów. Obok podziałów rozbiorowych istniały też poważne podziały etniczne ze względu na mnogość mniejszości etnicznych i ich różnorodne zapatrywania na istnienie państwa w tym kształcie. Co więcej brakowało sposobów i środków do rozwiązywania najistotniejszych problemów. Jak wiadomo, udało się stworzyć jednolite państwo, które istnieje już 100 lat.